Cieszę się, że mamy chwilę tylko dla siebie. Ja też. Mam wrażenie, że ty... że rezonujesz ze mną, kapujesz. Dlatego chciałem z tobą o czymś pogadać. Co się dzieje? Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w Caliente. Askrax, ty i niewolnicy korporacyjnego świadka. Wychodzi na to, że nie byłem do końca z tobą szczery. Kurwa, z sobą także. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu John'ego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? O kurwa. Ale ci się udało. Zrobiłeś karierę. O samuraju pamiętają najwierniejsi fani. Ciebie zna każdy. I myślisz, że to cokolwiek zmieniło? Codziennie budzę się z tą samą myślą. Czy przypadkiem nie zniknę w zaduchu tego miasta? Na zawsze? Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że to kiedykolwiek nastąpi? Jestem tego pewien. Trzymam cię za słowo. Czy on? A czy to ważne? Już nie. Wszystko jest takie pojebane. Jestem tu z tobą, patrzę na to miasto i chcę, by ta chwila trwała wiecznie. Zamrożona w tym kurewsko pięknym neonowym świetle. Ale chwila zaraz minie, co? I znowu zamarzy nam się chaos. Tam. W domu. Kerry nigdy tego nie zrozumie. Jest tylko jedna gorsza rzecz od niespełnionych marzeń. Spełnione marzenia. Spadajmy stąd. Chaos czeka. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto. I mnie w nim. To na razie.